Przepraszam, można? Dzień dobry. Zapraszamy z pewną nieśmiałością, chciałam powiedzieć, wychodzę na scenę w tejże scenografii, proszę Państwa, spektaklu Ostra jazda, który się dziś odbędzie. Niby z pewną nieśmiałością... Wchodzą ludzie? Proszę Pana, idzie nawałnica ludzka? Co Pan pokazuje? Nie zaczynać? Żeby... bo nie wiem... nie? Nie, to coś, o coś innego chodziło. Dzień dobry Wam, kochani. To jest okazja, żebyście jeszcze raz bili brawo. Chciałam Wam powiedzieć, że niby z pewną nieśmiałością, ale wydarzyła się taka rzecz, która spowodowała, że po prostu niczego się nie boję. Otóż teściowa, obecna tu na sali, jednego z moich gości powiedziała mi tak. Marzenka, nic się nie zmieniłaś. Marzenka ma lat 54 aktualnie. Nie wiem, kiedy ostatni raz się widziałyśmy. Myślę, że miałam ze 30. No więc rozumiecie, co taki komplement robi kobiecie. Siadajcie dziewczęta, które przyszłyście, żeby wam nic nie umknęło. A zwłaszcza ten moment, kiedy na scenę wejdzie połowa kabaretu hrabi w osobach... Kurde, wszystkieśmy się w nim kochały, ale był od zawsze zajęty. Przez też tu obecną... jego małżonkę przecudnej urody i fajnego charakteru Agnieszkę, Dariusz Kamys oraz Łukasz Piecz. Dobry wieczór Państwu, czy dzień dobry, nie wiem. Wydizajnowani, proszę bardzo, eleganccy, szczupli, uśmiechnięci, opaleni, wysportowani. Proszę. Szczupli nie. Szczupli. Nie wszyscy. Eleganccy, no nie wiem. Nie, no proszę. Nie, no, po prostu wyszli. Słuchajcie, ponieważ jest to wakacyjne miasto kobiet, chciałabym rozpocząć od takiej prośby, ponieważ jesteście w zdecydowanej większości w kabarecie hrabi, od prośby, czym jest dla was takie zjawisko pod tytułem kobieta? Poproszę o definicję każdego z was. Powiem tak, kobieta... To tak w ogóle politycy, nienawidzę. Nie, powiem tak. Nie, bo kobieta, i to nie będzie wcale koniunkturalnie, no bo miasto kobiet, ale zdecydowanie uważam, że kobieta to jest lepsza część ludzkości. Kobiety na pewno... Tak, można, ja się przyłączam. Kobiety są ładniejsze. Kobiety są... Ale nie od ciebie, Darek, wiesz? Nie od ciebie, Darek! Kobiety są zdecydowanie ciekawsze i na przykład potrafią zaimponować, zdecydowanie są bogatsze, jeżeli chodzi o zakres i skalę emocji, jakie potrafią w sobie nosić i co jakiś czas z siebie wyrzucać. Pokaż tę skalę, czy mógłbyś onomatopeicznie tę skalę emocji, jako że jesteś kompozytorem, jako że jesteś pianistą. Przepraszam, ale moja skala dźwięku jest dużo mniejsza niż skala emocji kobiet, więc nie jestem w stanie tego wyrazić. Ja tam nie sięgam. To mój kumpel. Ani w dół, ani w górę. Dziewczyny, potraficie dół? Tak na coś wymyślić, jakiś dźwięk taki dół? Dobrze, a góra? To jest właśnie to. I to jest połowa. Jaki zakres? I to jest połowa skali emocji kobiet. Jeszcze drugie tyle w dół i drugie tyle w górę. Aha. Twoja definicja, Lopezie? Definicja, ale kobiety, z którą mam przyjemność współpracować w zespole, czy w ogóle kobiety? Nie, w ogóle. Możesz czerpać z tej kobiety, z którą współpracujesz w życiu prywatnym. Wybierz sobie kobietę, jaką chcesz. Nie, to w takim razie uogólnie. To jest, powiem... króciutko, to jest cel dla faceta, no, cel życia i no, co można, czym innym można się w życiu zajmować, jak nie tym, żeby czynić kobiety szczęśliwe. No i proszę Państwa, wydawało mi się, że znam Lopeza, chociaż Lopeza znam najkrócej. I Bajera, bo muszę Państwu powiedzieć, że troszkę tutaj kombatanctwem zaleci, jeśli Państwu powiem, że pierwszy raz do Świnoujścia przyjechałam w 87 roku, oj, oj, oj. Zobaczyłam Kamola oraz Asię.
Asiora tak zwanego, Joannę Kołaczkowską, chociaż ja jeszcze do niej lecę jej panieńskim nazwiskiem, bo nie umiem się nauczyć tego drugiego jakoś tak ten. Fama, oczywiście. Ale to powiedz, jakie ma panieńskie nazwisko. Joanna Chuda. Uwielbiam, uwielbiam. I Kamol jestem mówi... Jestem świadkiem, a zawsze... Aha, przepraszam i Kamol bardzo. Mówi, najprawdopodobniej jesteś jedyną osobą, która jeszcze tak do Aśki mówi. Drodzy Państwo, my znamy się tak długo, że dla Państwa to jest Marzena Rogalska, a dla nas makaron. Tak, prawdą jest. Tak, to jest prawdą. A teraz przejdźmy na ten grunt zawodowy. A nie, jeszcze mi się przypomniała Starowiejskiego taka anegdotka, bo ty powiedziałeś, co można czynić innego niż starać się, żeby kobieta była szczęśliwa. Wiecie, co kiedyś Franciszek Starowiejski powiedział, że gdyby on miał piersi, to nie wychodziłby z łóżka, cały czas by się nimi bawił. Nie wiem, dlaczego mi się ta anegdotka odezwała w głowie. Najwidoczniej jest jakieś połączenie. Ja powiem szczerze, że takie myśli miałem w okresie dojrzewania. A on cały czas. Tak, bo on to powiedział już będąc mocno dojrzałym mężczyzną. To przejdźmy na grunt zawodowy i jak, bo właściwie gdyby człowiek policzył czas spędzany, próbowaliście z Aśką kontra czas spędzany z żonami, to czy byłoby porówno, czy która z tych kobiet wygrywa? Ta prywatna, czy ta zawodowa? Znaczy, u mnie jest sytuacja o tyle skomplikowana, że oprócz tego, że Aśka jest moją koleżanką z zespołu, to jeszcze jest siostrą mojej żony, czyli więc szwagierka. Czyli szwagierko, czy jeszcze jest rodzinną, to też jakby generuje momenty spotkania. No ale niewątpliwie po mojej małżonce jest to druga najważniejsza kobieta w moim życiu, z którą przebywam najczęściej. No ale czyli jednak czas spędzany z żonami jest dłuższy, tak? Tak, tutaj decydującą rolę mają noce, ponieważ tak. W domu jak jesteśmy, to noce spędzamy z żonami. Uprzedził mnie, dokładnie ta sama. To... Ale zapytałam... Bo to się liczy też, nie? Noce. Liczą się, liczą. Ale zapytałam, bo to było tylko takie preludium do tego, że jak patrzycie na Aśkę kobietę, nie, właściwie na żony też, to czego wy nam zazdrościcie kobietom? Ale to jest bardzo poważne pytanie. Czego wy nam zazdrościcie? No jakby już pójść za Starowiejskim, to już wiadomo czego. Namyśla się, ty teraz, patrzcie, widzicie jakie ja, a myśleli, że będzie fiu bździu, a tu pytanie chcę, z cyklu filozoficznego. Bo nie chcę gadać byle czego, po prostu. To lepiej się, że zamknąć. Znaczy, znowu wrócę do tych emocji, bo to jest cenna umiejętność, tak, posiadać taką wielką skalę tych emocji. I chyba tego mógłbym powiedzieć, że zazdroszczę kobietom, że mają właśnie w każdej sytuacji, znajdą sobie jakąś emocję, z którą się dobrze czują, co... Myślę, że nam facetom jest trudniej, bo dla nas jest wszystko bardziej matematyczne, bardziej takie ociosane i to tak, to tego bym zazdrościł. Właśnie tej szerokiej skali emocji. Ty się namyślaj, Kamol. Dobrze. A ja zapytam o inną kobietę, którą dowiedziałam się od waszych kobiet. Poważacie, uwielbiacie, śledzicie jej karierę. Trudno, proszę państwa, odejść od tematu tenisa, będąc tutaj, zwłaszcza, że no, panowie odbierali nagrody po morskim turnieju gwiazd tenisowym, no ale wiem, że wielbicie Igę Świątek. To takiej Idze, czego zazdrościcie jako kobiecie? Jeju, no wielu rzeczy. Przede wszystkim jest to cudowna osoba. To, że jest tym przysłowiowym takim walczakiem. Jest niezłomna w ogóle w tym, co robi i jak to robi. Jest absolutnie tak mocno sfokusowana na to, co robi. Poświęca... I tego skupienia, oczywiście, koncentracji. Oczywiście, aha, że tak. Niesamowity mental. Ona jest niesamowicie odporna psychicznie. Ona potrafi... No, gdybyś miał na co dzień psycholożkę, która by z tobą pracowała, też byłbyś taki. A wiesz. Przecież Kamol żyje z Agnieszką, ma psycholożkę prywatną na co dzień. Przecież... No ale no Aga tak. Bardziej eksperymentuje. Dobra, czego jeszcze? Dorzucaj, Lopez. Tak, ja idę jako kobiecie zazdroszczę backhandu najbardziej. Backhandu. Ale ty sobie radzisz. A, praca nóg.
Tak, zawsze kroczki. Tak, drobienie kroczków, czy kroczkami, nie wiem jak to się powinno mówić, ale niesamowita praca nóg, a w tenisie no, praca nóg jest no, jakby podstawową rzeczą, która daje sukces, nie? Ja myślę, że my sobie jeszcze nie wyobrażamy, ile przez najbliższe lata będziemy mieli powodów do zazdrości, bo to jest naprawdę dopiero początek i to będzie piękne, jeżeli nic się, nie daj Boże, odpukać z kontuzją nie wydarzy, to będzie niesamowita kariera. A jeszcze jedna rzecz, która mi się podoba, to jest to, że pomimo tego, że już nie wiem, 104 czy ile tygodni jest numerem jeden w tenisie, to jest wciąż bardzo fajna, miła, sympatyczna dziewczyna, która nie ma w sobie absolutnie nic z jakiegoś gwiazdorstwa, jakiejś tak zwanej palmy. Jest po prostu normalna i to jest też w niej przecudowne. Czy, nie wiem, czy Państwu opowiadałam tę historię tu kiedyś, bo różnymi prywatnymi historiami się dzielę. Czy mogę teraz otworzyć taki malutki pokoik, w którym siedzi obok mnie na kanapie moje ego? Oczywiście. No więc było to chyba, kiedy ona, 2 lata czy 3 lata temu grała z Bethany Matek-Sands w deblu i grały w finale. 2 lub 3 lata temu. Ja byłam wtedy w Paryżu, proszę Państwa. No i uwaga. Idę, na lotnisku już wracamy. Kto się przede mną prześwietla? Iga Świątek oraz Daria, jej coachini, psycholożka. No i myślę se, albo teraz, albo nigdy. No bo w tenisie i w operze to mam takie, wiecie, momenty nieśmiałości. Podchodzę i mówię, słuchajcie, sorry, że was napadam, ale bardzo miło, gratuluję ci Iga finału z Betanii i tak dalej, uwielbiam ją, tiru riru. To jest taka kultowa, proszę Państwa, deblistka, kultowa i w ogóle odjazdowo się zawsze ubiera, no w ogóle jest cudowna, energetyczna, bardzo dowcipna. I ja do Bethany Matek-Sands napisałam, że jestem przeszczęśliwa, że wybrałaś na swoją partnerkę naszą Igę Świątek i tam wiecie, na Instagramcie taką wiadomość jej wysłałam z fragmentem ich meczu. A Iga mówi, no cześć, wiesz co, bo Bethany mnie pytała, wiesz. Aha, i w ogóle, proszę Państwa, Bethany mnie udostępniła. Wiwat tu proszę. Fanfary, zagrać coś. Tu, 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 tu. Bardzo dziękuję. Ja to przeżywałam naprawdę jak żaba zastrzyk. No i słuchajcie, i Iga mówi do mnie tak. A cześć, słuchaj, wyobraź sobie, Bethany pytała mnie, co to za laska, wiesz, udostępniłam takiej Polki relacje, ale tak fajnie do mnie napisała. To ja jej powiedziałam, to jest taka fajna dziennikarka z Polski. Myślę sobie, Iga Świątek wie, kim ja jestem, nie jest źle. No i dobra, zostawiłam je w spokoju, chociaż oczywiście mnie do nich rwało, wiadomo. Po czym wysiadamy w Polsce na Chopinie, idziemy po nasze bagaże, gdzie spotykam się z Igą w toalecie. Jesteśmy zakumplowane. Właściwie nie wiem, czemu to opowiedziałam, chyba żeby zrobić na was wrażenie. Ale przynajmniej teraz wiem, dlaczego nas pytałaś o Igę, żeby zrobić podkład. Ja jestem oczarowany historią. I jeszcze pod toaletą rozmawiałam sobie z Darią, Iga wyszła i do nas dołączyła. Przede wszystkim to jest bardzo niesprawiedliwe, drodzy Państwo, bo my nie mamy szansy spotkać się z Igą w toalecie. Ale wiecie, jak dobrze, to Marzenko, zbliża? Marzenko, wiecie, jak to zbliża? W takim razie następne pytanie. Powiedz, kogo ciekawego jeszcze spotkałaś? W toalecie? Gdziekolwiek. No może w toalecie. Kasię Nosowską na weselu. Wiele lat temu i Kaśka powiedziała tak, cześć, Marzena, nie wiem, czy mnie pamiętasz. Kasia Nosowska, rozumiecie to? Ja mówię, Kasia, no jak cię nie pamiętam? Kiedyś byłam u ciebie w Mieście Kobiet. Ja mówię, kurna, Kaśka, nie żartuj. A ona na poważnie. No bo taka jest Kasia. Taka jest Kasia. Wiemy, mieliśmy okazję poznać. Niedawno, prawda? Niedawno, tak. Pochwalcie się. To było wielkie wydarzenie we w Krakowie. Hrabi symfonicznie.
Skąd się w was wzięło, proszę państwa, to była wielka rzecz. Kosztuje dużo pieniędzy, jak się złożymy, to może jeszcze drugi raz zagrają, co? Drodzy państwo, bo to jest taki przykład na to, że warto, marzenia się spełniają. Że warto marzyć, a i naprawdę o tych marzeniach myśleć i nawet opowiadać o tych marzeniach. My od 2 lat mamy nowego menadżera? No, od 3 lat. Mamy swojego menadżera i kiedyś podzieli. A to jest taki człowiek, który jest menadżerem, ale też takim artystą. On uwielbia jakieś takie wydarzenia artystyczne. On uwielbia, też reżyseruje, jest aktorem. Dużo bardziej woli scenariusze niż Excele. Nienawidzi Excel i nie lubi się tym zajmować. Robi to oczywiście skończoność. Z wiadomych przyczyn rozmawiamy o różnych rzeczach i my podzieliliśmy się z nim takim naszym marzeniem, że marzyłoby nam się, żeby zrobić taki koncert z orkiestrą symfoniczną, z zespołem. Zaprosić takich gości, których szanujemy, których marzyłoby nam się, żeby zaśpiewali nasze piosenki. To jeszcze, przepraszam, ale wtrącę tylko, bo sam pomysł jest sprzed 8 lat mniej więcej. Gdzieś po jakimś takim koncercie, my tam od czasu do czasu robimy z kabaretem takie, robimy imprezę, kiedyś z kabaretem Jurki też robiliśmy to, że ma powstać 16 nowych piosenek i koncert tylko z piosenkami. Każdy ma przynieść, pamiętacie? No, Sasza śpiewał, proszę państwa, to była coś niesamowitego. Znaczy, umownie nazwijmy to śpiewem. A nie, ja go, nieprawda, bo Sasza bardzo ma fajne poczucie rytmu i ja zawsze go namawiam, żeby chociaż rapował. I kiedyś właśnie 8 lat temu po jednej z takich piosenkowych imprez zaczęliśmy się wygłupiać naprawdę gdzieś przy fortepianie w jakimś hotelu gdzieś po kolacji, że zaczęliśmy wymyślać, a to by mogła zaśpiewać Nosowska, a to o kurczę, a to Badach, ale byłyby jaja. I to naprawdę były żarty na początku. Zaczęliśmy wymyślać, że zrobimy z orkiestrą symfoniczną, a ha, ha, ha. No i generalnie podzieliliśmy się tym marzeniem menadżerem, a on w pewnym momencie wpisał to w kalendarz i już wiedzieliśmy, że to nieuchronnie nastąpi. I bardzo, bardzo mocno i energicznie się tym zajął i dzięki temu to doszło do skutku. Ale czy dojdzie jeszcze drugi i trzeci raz? Nie, to wszystko zależy od tego, bo do tej pory jeszcze nie zrobiliśmy rozliczenia tej imprezy. Więc bo tak po co? Nie lubi Exceli menadżer. Ma fantazję chłopak. Nie, bo zorganizowanie tak wielkiej imprezy to jest mnóstwo różnych takich ogonków, takich różnych nitek finansowych, które trzeba rozliczyć. I my tak naprawdę do tej pory nie wiemy, czy my na tym straciliśmy w sensie finansowym, czy na tym zarobiliśmy. Jedno jest pewne, bez względu na wynik tego nie żałujemy, bo to było dla nas i mam nadzieję dla ludzi, którzy oglądali, to było cudowne wydarzenie. Tak, ale tylko uświadomię skalę. 42 osoby w orkiestrze smyczkowej, instrumenty dęte, do tego jeszcze sekcja czteroosobowa, perkusja, gitara, bas, instrumenty klawiszowe, do tego tancerze, do tego jeszcze chórki, do tego wielkie... No i gości, powiem gości szybko. Kasia Nosowska, Kuba Badach, Janusz Radek, Maciej Miecznikowski, Olga Szomańska. I prowadzący Artur Andrus. No można chcieć lepiej, drodzy państwo. Ja mogłam przyjść chociaż kawę podać. No ale dlaczego nie przyszłaś. Nikt mnie nie zaangażował? Ja bym to zrobiła charytatywnie. No, ale oj, poczekaj, dobra. Oj, poczekaj, bo jak to powtórzymy, jak będziemy to powtarzać, to się nie wymigasz wtedy. Nie, ja bym tam po prostu przeszła i tak tylko kawy, herbaty, cokolwiek. Przecież wiadomo, że jestem waszą psychofanką. Lopezie, ponieważ... Łapiąc to, co się wydarzyło tutaj między Saszą a Kamolem, który tak rzucił, haha, umówmy się, że śpiewałeś. Powiedz, kto w kabarecie Hrabi najbardziej fałszuje, jest pod dźwiękiem. Powiedz i się nie wstydź, nie? Jak mamy tak mówiły w dzieciństwie, no nie wstydź się i już w ogóle pozamiatane. Lopez, pamiętaj, że jeździmy samochodem razem. W tej sytuacji nie mogę tego zdradzić. Możesz... Powiedz, nie wstydź się. Jest, to naprawdę, to nie ma tak, że ktoś lepiej, ktoś gorzej. To jest kwestia nastroju, chwili, emocji. To jest kwestia dnia, dyspozycji, tego, co się robiło dzień wcześniej. Czy się dobrze spało. Kamol śpi trochę mniej, no i takie są efekty. Ale, bo jak zaczynał się kabaret Hrabi, Kamol opowiadał, że smutny, pianista kabaretu potem, zawsze mogę, Kamol, zdradzić, jak cię nazywał? Ham 1? Że tak go... on nazywał pewną frakcję, ale tak, nazywał, a między innymi Kamola, mówił, że to jest szambo wokalne. Taki kochany kolega. Ale drodzy państwo, powiem wam tak, ale za to ja lepiej tańczę od Lopeza. Ale poczekaj, dlaczego? Bo ja w ogóle tańczę.
Ale ja dajcie mi dokończyć. Chciałem powiedzieć, że ja się ze zdaniem Smutnego kategorycznie nie zgadzam. Ja uważam, że się Kamol bardzo wyrobił. Ja uważam, że się bardzo wyrobił. Ja się czuję wyrobiony. Poza tym wielu wokalistom brakuje takiego zaangażowania i takiej wiary we własne umiejętności, jakie ma Kamol. Charyzmy. Kamol to wszystko ma. Bo przepraszam, ale mieć głos i technikę i śpiewać, to każdy potrafi. Każdy głupi potrafi. Ale tak. Nie mieć i śpiewać. Nie mieć i śpiewać i śpiewać z przekonaniem. No. I śpiewać z przekonaniem. I jeszcze to brzmi. Słuchajcie, jak to się w ogóle stało, Kamol? Bo ja w ogóle nie pamiętam takiego momentu formowania się kabaretu Hrabi. Już was poznałam. No był Lopez i w tych wszystkich gagach, skeczach, proszę państwa, jak można, ale pani to co, tu porozmawiać przyszła z mężem, kiedy dwóch przystojniaków siedzi, proszę powiedzieć, żeby zadzwoniono później. Proszę cię, nie krzycz na kobiety, to jest miasto kobiet, szanujemy, tak? Tak. Ale ja jestem po prostu wredną marzenką z pedagogicznym wykształceniem i dziękujcie Bogu, że nie uczę w szkole. Po prostu dziękujcie, naprawdę. My jak my, ale nasze dzieci. Tak, dziękujcie. I w ogóle nie pamiętam tego momentu, jak to się stało w ogóle, kto, bo tak, mamy kompozytora Lopeza, ale widzicie, Kamol tak słucha, do czego ja zmierzam i tak... Taką zrobię zimę. Aż tak nie. Tak. Aż tak nie. I w ogóle, kto w nim odkrył ten absolutnie cudowny talent komediowy. No i chyba wychodzi na to, że ja, bo ja go wciągnąłem. A, nie, bo to było tak, że kiedy rozpadł się Kabaret Potem, przez 3 lata współpracowałem z Grześkiem Halamą, tworząc kabaret Hi-Fi. Ale ten kabaret nam się rozleciał, ale w międzyczasie pracowałem... Grzesiek tam te kurczaki zaczął hodować. Tam kurczaki zaczął hodować i chciał to robić solowo, bo... No dobra, nieważne. Hodowla się rozrosła i trzeba było się tym zająć. Tak, chciała się zająć, bo... I pracowałem też wtedy jako kierownik klubu studenckiego. I to był klub o niskim budżecie, więc jeżeli ten klub miał funkcjonować, to trzeba było dużo robić imprez i tak dalej, co niniejszym starałem się wykonywać. I Lopez jako student pierwszego roku wychowania muzycznego przyszedł właśnie na studia. Robiłem turniej, taki turniej satyryczno-rozrywkowy między pierwszym rokiem pedagogiki kulturalno-oświatowej i wychowania muzycznego. No i tak poznałem Lopeza, jakoś tak się zgadaliśmy, no gdzieś często się spotykaliśmy. I pamiętam, że to jeszcze były czasy kiedy kabaretu Hi-Fi, kiedy napisałem taką piosenkę rapową. No i potrzebowałem do tego podkładu. No i poprosiłem Lopeza i Lopez to zrobił, zresztą to bardzo fajnie to wyszło. Jakby państwo mieli ochotę, to na YouTubie to się nazywa No co ty robisz. Taki no fajny... co ty robisz? Da. Miałeś jeszcze... coś na ten... A właśnie Lopez zrobił do tego. To jest jeszcze o tyle ciekawe, że zrobiłem to u Kamola w domu, na Kamola komputerze, bo swojego jeszcze nie miałem wtedy. Byłem na pierwszym roku studiów i dopiero zaczynałem. No i później tak, i później kiedy już wiadomo było, że projekt pod tytułem Hi-Fi się rozpada, wcześniej już prowadziłem rozmowy z Aśką, że razem coś założymy i jakby naturalną dla mnie konsekwencją tego, bo Aśka, ja jeszcze sam nie byłem pewien, ale Aśka od razu kategorycznie mówiła, musi być pianista, musi być. No i jakby już siłą... Jak ona miała rację, co? Oczywiście, jakie wyczucie. Nie znała go, ale wyczuła. No. I jakby oferta złożona Lopezowi jakby była już, odbyła się w sposób naturalny. Ale bo mój zachwyt, wiesz, był taki, że mówię, skąd oni wzięli tego gościa? Nie dość, że popyla cudownie, komponuje, to jeszcze ma to takiego, wiesz, masz Bastera Keatona. Coś, nie? Coś takiego... Znaczy nie, bo Lopez jest, gra naturalnie i on nie nadużywa środków wyrazu. Dokładnie. Co jest zawsze smaczniejsze, co jest zawsze fajniejsze, nie dociska, tak. Minimum środków, maksimum zysku i to jest właśnie Lopez. Bo tu ten moment od tego, kiedy się poznaliśmy do momentu oferty jest dość krótki, natomiast to nie było takie hop-siup, ponieważ ten oto jegomość sprytnie, podstępnie przez 2,5 roku mnie testował. I wiedział, a ty nie wiedziałeś, ja że nie byłeś wiedziałem, testowany. Bo teraz tak, dwa momenty w życiu, jeśli chodzi o artystyczne doznania, pamiętam bardzo dobrze. Moment, kiedy pierwszy raz zobaczyłem Kamola gdzie indziej niż na scenie, bo ja byłem fanem kabaretu Potem, chodziłem na występy, normalnie, wiadomo, jak człowiek. Natomiast, więc
pierwszy raz, kiedy zobaczyłem prywatnie Kamola, kiedy wszedł do nas na zajęcia właśnie na tym pierwszym roku, zaraz tam na początku, w październiku, i powiedział: hej, jestem kierownikiem klubu i robię imprezy. I on, ja siedziałem tam jakoś w drugiej ławce, nagle wchodzi Dariusz Kamys z Kabaretu Potem. Ojejku, to ja to pamiętam dokładnie, jak gdzie siedziałem, co widziałem, który profil. A potem drugi moment, do którego zaraz dojdę. Kolor koszuli pamiętasz, bo Kamol jest zawsze dobrze ubrany. Tak, to był taki khaki, on w takich wojskowych chodził w ciuchach, takich naprawdę bardzo dobrze dobranych zawsze. Najgorsze jest to, że to jest możliwe, ja nie pamiętam, on nie, pamięta. Ja pamiętam. To jest, przepraszam, dobra, bo nie, się nie będę wtrącał. A drugi moment to kiedy pierwszy raz, też prywatnie, kiedy podeszła Aśka do pianina w klubie Gęba, przy którym siedziałem, szykowaliśmy się do imprezy, o której zaraz też króciutko powiem, i właśnie podeszła Aśka i powiedziała: cześć, jestem Aśka. I to jest drugi moment, który pamiętam. Ja już wtedy, było już po myślałeś ofercie. Sobie, Boże, Ty istniejesz. Tak, tak, już dwoje bogów wtedy już miałem przyjemność poznać. Natomiast, czekał na trzecią osobę. Natomiast właśnie po tym, jak się poznaliśmy, to ważny moment, kiedy Kamol był w tym kabarecie Hi-Fi, w Zielonej Górze przez rok akademicki funkcjonowała bardzo prężnie liga kabaretowa. Było 8 kabaretów, co tydzień był jakiś mecz między dwoma kabaretami, to tam kolejność była losowana, ale mecz był każdy z każdym, to było wydarzenie artystyczne, mecz toczył się na scenie, były konkurencje zadane, była zadana piosenka na jakiś temat, było coś do wyimprowizowania, czyli było co robić przy tym. I Kamol z Grześkiem w tym brali udział jako Hi-Fi, no i tam co chwilę było coś, a to skomponuj, a to przyjdź podegraj, a tu coś tam, a tu napisz, cię a tu tak podle o ty podły, wyrachowany. Ja byłem przeszczęśliwy, tylko ja nie wiedziałem, że... I co? Tylko ja nie wiedziałem... O ty podły, wyrachowany, ukryty pod płaszczykiem przystojnego, miłego mężczyzny Kamolu. Właśnie. Że dokończę zdanie. I mało tego, na jakiejś imprezie tam takiej grupy przyjaciół, z którymi robiliśmy sobie sylwestrowe imprezy, Kamol był tam takim kulturalno-oświatowym, jak to z zawodu, i przygotowywał skecze z ludźmi, którzy na co dzień tego nie robią, z totalnymi amatorami. I tam jeszcze dziad testował mnie właśnie pod względem tego, tu zagraj w tym skeczu, tu coś powiedz, tutaj tego, a może to byś zrobił, a może to zaśpiewasz. I nagle mi mówi, to też pamiętam dokładnie, w którym miejscu to było w Zielonej Górze, tak szliśmy sobie we dwóch w jednym kierunku, on mówi: słuchaj, robimy kabaret z Aśką Kołaczkowską. Ja mówię: o, super, nie? No i kabaret będzie z pianistą. Mówię: Boże, super, będzie na co chodzić. A on mówi: nie, no nie bardzo, bo chcemy, żebyś tym pianistą był ty. No i to było, nie mogłem w to uwierzyć. I właśnie na następnej lidze kabaretowej przyjechała Aśka z Warszawy i tam ją poznałem. Jakby co się działo dalej? Przyklepnęła już tą decyzję. Ej, ty Kamolu, ale poczekaj, bo dla mnie to jest w ogóle bardzo wzruszające, co mówi Lopez i tak. No, ale Kamola takie rzeczy nie wzruszają. Ja już to słyszałem. Tak? Nie, oczywiście, że są bardzo wzruszające. To jest w ogóle super, ja słyszę to po raz pierwszy. A mnie tylko ciekawi, bo Kamol nie chce mi tego zdradzić, bardzo lakonicznie, bo zawsze pytam, jak długo musiałeś namawiać Aśkę, żebym się zgodziła na mnie, nie? No i nie znam odpowiedzi, może teraz powiesz. Nie wstydź się. Dobra, niedługo. Niedługo, bo to było tak, że Aśka mówi, że pianista, ja mówię: słuchaj, mam takiego człowieka, Lopeza. Zresztą Aśka już trochę znała ciebie, bo słyszała chociażby, no co ty robisz, ten kawałek, i jakby już miała jakby mgliste, ale jakieś tam cokolwiek pojęcie o twoich możliwościach, także... Kamol, daj próbkę, to jest tak wspaniałe, no co ty robisz? No co ty robisz, jesteś przecież z Łodzi, a nie z Nairobi. Teflon, dżaga, frytka, czekolada pod kwarcówką, Beata, ciało swe wykłada, elektrownia, rybnik daje na to megawaty, by pigmentu przybyło na skórze Beaty. Beata, Beata, dziewczyna jak armata wystrzałowa, a skóra jej ciemna jak herbata ziołowa. No co? A ty masz jeszcze taki fajny tam zaśpiew. No co ty robisz? No co ty robisz? No tak. Tak, cudowne. No dobrze, panowie, bo urwałam ci chyba jakiś wątek, ale chciałam jeszcze zapytać, krążąc wokół tematu kobiet, bardzo mi się tu podobały te wasze wyznania, bardzo sobie je włożę do takiej szkatułeczki z miłymi rzeczami ogrzewającymi serce, a powiedzcie, programy, macie taką zasadę, że no, nie piłujecie starych numerów, tak, do spodu, tylko ambitnie robicie nowe programy, to przy którym skeczu, gagu,
Aśka was gotuje, że się śmiejecie. Nie, no to może to jest tego dużo. To jest tego dużo. I parę takich, jest tak parę takich sketchów. Ale widzieliście to? Jest parę takich sketchów, w których Aśka, znaczy zaczyna się od małego skeczyku. To są, jest parę zdań z jakąś puentą, ale Aśka po prostu ma naturalny w sobie taki drive, że ona to rozwija. I to są takie rzeczy, które nagle wchodzą na scenie i nagle pierwszy raz jak się słyszy, no to najczęściej się człowiek gotuje, albo jeżeli nie, to jest na granicy zgotowania. Podam mały przykład. Nie wiem, państwo pewnie znają sketch Egzamin. Tak, tak. I tam, nie wiem, no czy już państwo... wszyscy mówią pobliż, to tak. Już weszło do języka oczywiście, potocznego. Ale... I tam na przykład Aśka pewnego razu kupiła sobie te kozaki, w których tam się jej nogi załamywały, bo ona naprawdę serio je kupiła i chciała je założyć do tego skeczu. Ale wkłada w garderobie i mówi, kurczę, są za małe. A! I weszła w nich. Weszła w nich i przecież ile z tego było radości właśnie z tych skeczów właśnie. I oczywiście za pierwszym razem, jak to zobaczyłem, no to wiadomo, że się zgotowałem. Tak samo było, mieliśmy taki skecz, stupor my to nazywamy, jak facet stoi w takim stuporze, a żona cały czas gdzieś tam coś gada i tam też cały czas sobie dokładała, a ja miałem być stać i w powadze. I to naprawdę było bardzo trudne i nie zawsze się udawało. Ale ona też w śpiewaniu potrafi zgotować. Ja miałam, no nie zawsze udaje mi się na wasze programy przyjść, ale doznałam za każdym razem, jak jest, jednak oglądam was na żywo, to myślę sobie, nie, no to się nie dzieje. To jest w ogóle jakieś, naprawdę, jak to mawia moja koleżanka, pardon my language, nadzajebiste zjawisko, ten kabaret Hrabi. I w Polanicy widziałam was chyba ostatni raz na żywo i był sketch, siedziałam na balkonie i naprawdę pomyślałam sobie, że potrzebuję pomocy, że coś mi albo tu eksploduje, przepona mi wybuchnie. Wiem, słyszeliśmy to, bo śmiejesz się tak, że nie da się tego nie zauważyć. Ale proszę państwa, bo to był ten sketch, kiedy Aśka wyciąga rzeczy z torebki. Nie wiem, jaki tytuł to ma. Torebka. Po prostu torebka. I ona te dziwne rzeczy wyjmuje i tłumaczy, po co je ma. I zapytałam ją, to jest, proszę państwa, no ja nie umiem o tym opowiedzieć. I potem ją zapytałam, Aśka, skąd ty to bierzesz? Ona powiedziała, że w ogóle dorzuca sobie tam rzeczy. Więc was tym też zaskakuje. No tak, bo... Ten sketch w swojej wyjściowej formie, on miał tam, nie wiem, może kilka różnych gadżetów, a później się zaczęły pojawiać coraz... Rozrastał się. No tak, zresztą to cały czas tak jest, Łaśki, że ona, on, jej mózg jest w stałej dyspozycji tworzenia. Ale jest coś takiego, ja pamiętam jakąś tam jedną z opowieści, nie wiem, czy to było w książce, czy jak Aśka została zaproszona, no bo była klasowym wesołkiem zawsze, jak została zaproszona na casting do Potemów i ona opowiedziała, proszę państwa, że przeczytała tytuł skeczu i wy już umieraliście ze śmiechu. Znaczy ja wtedy byłem w wojsku, bo po studiach, ale jeszcze zanim poszedłem do wojska, jako ten kierownik klubu studenckiego, stworzyłem program pod tytułem Wiopę Gazie na Ugory i to był program oparty na socrealistycznych tekstach. I Tego drugi garnitur się wziął potem? Dokładnie, bo to program był tak dobry, że idąc do wojska poprosiłem Władka Sikory, akurat kabaret potem zakończył chwilowo swoją działalność, żeby wziął ten materiał, żeby coś z niego zrobił. I w tym momencie razem na roku z Aśką studiował Adam Nowak. I oczywiście on lider zespołu Raz, Dwa, Trzy. I on ją przytaszczył do klubu Gęba i faktycznie kazali jej tam przeczytać tylko kawałek tekstu. I właściwie casting się na Aśce rozpoczął i na niej zakończył. Ale ten, proszę państwa, czy jest... Jeśli jest dostępny gdzieś drugi garnitur, a jest dostępny... Myślę, że na YouTubie... To jest złoto, proszę państwa. To jest złoto. Jest? To no trzeba nie. By było o to zadbać. No to na pewno to był kabaret i program, który wygrał festiwal kabaretowy Paka i też jest laureatem świnoujskiej famy. To był pierwszy nasz trójząb stryptyku, który zdobyliśmy jako środowisko. Ale Kamol, wstań, jak to było? Chodź proszę cię na chwilę, bo tam był, proszę państwa, taki numer, jeden z moich ulubionych, jak był, że były drzwi. Czekaj. I było...
Mówiłam, zawsze wydizajnowany. Jak było autobus i drzwi się od... Jak to było? Ale to nie w tym. Nie, autobus to było, czerwony. Nie, to było, kiedy było, rano jadę, osiemnastką. A tam było i drzwi się zamykały i to było... A i śpiewał, ten właśnie śpiewał między tymi tam się przeciskając. Tak. Tak jakby go przytrzasnęły w ogóle, wiecie, tak. Takie te drzwi. Jezu, to było po prostu, to było cudo, to było złoto. To było złoto. To nie był autobus, tylko... Kiedy rano jadę, nie pamiętam jaki to jest tytuł. Osiemnastka, chociaż jasno. Chociaż jasno, chociaż tłok, patrzę na kochane. Moje miasto, które no. Mnie zachwyca. I jak śpiewa? Mówiłem? Bo tu Marszałkowska i trasa WZ, krakowskie przedmieście i na prawo most. Na prawo most. Na prawo most, tak, pomyliłam. Pomyliłam. Dobrze. Czyli mamy omówioną Aśkę, ale tylko trochę, bo... Bo to wymagałoby dużo czasu, żeby ją omówić tak naprawdę dobrze. Tak, omówić ją dobrze, ale o czym to świadczy, że ona jednak jest tam dotknięta przez najwyższego jakoś, ja nie wiem o co chodzi, że intuicja... Powiem tak, że... Znowu powiem tak. No bo tak powiem. I love you. Że... Rzadko się zdarza, żeby patrząc na kogoś, człowiek tak pomyślał, Jezu, ta osoba jest naprawdę w tym miejscu, w którym powinna być. Dla Aśki scena to jest jej absolutnie środowisko naturalne i to jest miejsce, w którym ona powinna być, bo ona tam się po prostu znakomicie realizuje, znakomicie się w ogóle wpisuje w polską sztukę, nawet myślę, że nie tylko kabaretową. I cudowne jest, bo ja, jako... kolega z pracy, który jeszcze pracował z Aśką w kabarecie potem, miałem tą naprawdę wielką przyjemność obserwować rozwój, bo Aśka dzisiaj jest bardzo dojrzałą, świadomą artystką, która wie, czego chce, która po prostu myśli absolutnie, ma w naszej ocenie nawet coś w rodzaju nadświadomości scenicznej. Na czym to polega? Czym to objawia? Drodzy Państwo, bo Aśka jest taka, że ona gra bardzo dobrze, zresztą Państwo wiedzą, ale na przykład potrafi sobie zrobić coś takiego. Gramy, jest jakieś nie do końca światło, jest i ktoś z nas stoi w lekkim cieniu i Aśka ktoś tam... I wciąga na przykład albo, światło. Do światełka. Albo niewidzialne uwagi reżyserskie, na przykład, że kwestia, nie wiem, że coś za wolno ktoś mówi na scenie, to potrafi w roli swojej zrobić na przykład coś takiego. Tak? Tutaj gdzieś za pośladkiem i już wszystko wiadomo. Albo na przykład coś, jakaś była jakaś uwaga, wyszło dobrze, to... Tak. Albo wręcz takie... Ale słuchajcie, byłam kiedyś... Ale nie, jeszcze tylko dokończę temat. I, że na początku Aśka była, ona grała intuicyjnie. Naprawdę, uwierzcie mi, że grała intuicyjnie. Nie zdawała sobie do końca, jakby nie rozumiała żartów, po prostu nie. Ale intuicyjnie robiła to znakomicie. Kiedyś strasznie się rozbawiliśmy w ogóle z Władkiem, kiedy Aśka przyszła i powiedziała, słuchajcie, ja już wiem, dlaczego ten żart jest śmieszny. A my mówimy, dlaczego? Bo to absurd. Nie, proszę. Ale tak cię. Było na początku. Natomiast teraz to jest po prostu absolutnie niesamowicie świadoma artystka. Jezus, uciekła mi jakieś fajne pytanie. Nie mogę. Lopez, a powiedz, jak powstał Andrzej? Bo wiesz, że wszyscy, ja wiem, że wy jesteście kabaretem i za to się was też kocha, który stroni od polityki. O właśnie, mamy taką stylówkę, że z rury, z hejnału pijemy. Otwórz mi. Ja już. Otworzysz mi, bo ja... Ta. Dziękuję. Jak, bo wszyscy, mimo że mówię tu, nie, polityką się nie parają twórcy kabaretu hrabi, to jednak wszyscy, wiesz, no Andrzeju... Ale nie, ta piosenka jest dużo starsza no, ja wiem. Niż to, o czym teraz niektórzy myślą. Jak słucham, ona była tylko zawłaszczona zupełnie niepotrzebnie. Tak naprawdę imię zostało wybrane pewnie dlatego, że ma samogłoskę A, E i U, które się świetnie wyje. I bo pomysł piosenki jest z próby dźwiękowej gdzieś przed jakimś występem. Jeżeli dobrze pamiętam, to były Świętochłowice albo Siemianowice Śląskie. Mi się to myśli. No, Siemianowice, tak, Siemianowice. Saszka tam leżał pod pianinem i pamięta. I Aśka, no tak, robiliśmy próbę,
próbę mikrofonu, próbę pianinka, już tak schodziliśmy z tej sceny. Jaśka mówi, kurde, musimy zrobić taką piosenkę. I tam zaczęła wyć, nie? I ja mówię po 30 sekundach, dobra, już wiem, o co chodzi, nie? I za chwilę były tam, i właśnie wtedy Aśka tak, Andrzej, zaczęła zawodzić. No i uregulowaliśmy refren, dopisaliśmy melodię, zwrotki, słowa i proszę. No i tak, i to jest jeden ze sposobów, który Aśka wymyśla piosenki, właśnie od strony wykonawczej, jakby nie pomysłu, nawet nie tekstu, tylko że jakby chciała ją śpiewać. I to się sprawdza przeważnie, no zawsze właściwie. Dariuszu? Dariusz się zamyślił. A wiecie, przypomniało mi się, Dariusz, a pamiętasz, jak byłeś kierownikiem klubu Gęba? I ja, proszę Państwa, miałam taki epizod w swoim życiu, że studiowałam w Zielonej Górze. Zresztą uważam, że gdyby nie to, że z tymi gagatkami się zadawałam i z nimi trochę powystępowałam w Świnoujściu, na Famie i w Zielonej Górze, to myślę, że nie byłoby mnie w tym miejscu. I czy ty pamiętasz, jak ja śpiewałam numer operowy w Gębie? Tak, pamiętam. No co ja śpiewałam? Nie pamiętam. Ale pamiętam, że śpiewałaś numer operowy. Miałam, proszę Państwa, sukienkę, którą dostałam w spadku po Bożence Miller, taką boho, kask włożony, że byłam w ciąży i śpiewałam Halkę. O, oczywiście, tak. I robiłam to, co Aśka w Andrzeju. Szumią miodły na górszczycie. I robiłam to. Tak, także... Nadruchliwość ustna. Była to nadruchliwość ustna. No dobrze, wyskoczmy z kabaretu. Wiem, Lopezie, żeby nie było, że was zaprosiłam na kanapę i tylko o Aśce, o Aśce. No ale to... Tym bardziej, że jeszcze żyje i ma się świetnie. Także tego. Lopezie, jako że kochasz tenis, proszę pokaż ten piękny backhand Iggy, a potem przejdziemy do innego sportu. Jakże mam backhand Iggy? Ja nie umiem. Ale, no ale no, no, za Marku. Ale nie, Lopez, pamiętaj, jesteś z kabaretu. To ci ale wszystko nie, ujdzie. Proszę Państwa, ale ona ma oburęczny, a ja mam jednoręczny. To jest zupełnie inna technika. Ale pokazać? Pokazać, ale... no a dlaczego ja cię proszę? Pokaż backhand! Pokaż backhand! Dziękuję ci, Kamil. Ale Iggy, tak? Backhand Iggy. No ja bym chciała wiedzieć... Najpierw Iggy, a później swój. Dobra. Bo Iga to robi tak, ona tak ma oburęczny, czyli trzyma rakietę oburącz. Robi taką piękną pętelkę, tak górą. Tak. I potem tak... Nie, ciężko. O, właśnie. Ja cię przytrzymam. Czekaj, no nie zabieraj mi rakiety. Aha, dobra. Swój mi przytrzymaj. I tak robi tutaj, tak pętlę górą, tak się napina tą cięciwę i potem tak pięknie ciągnie na prostych rękach i tak tutaj do tyłu. To wspaniałe prawda, to prawda. A ja mam jedną rękę i robię tak. Teraz mam dla ciebie zadanie. W ogóle słuchajcie, nie wzięłam ze sobą tu telefonu i nie kontroluję czasu. Która godzina? No to już tak, mało czasu zostało. Mało czasu, krótsza bomba. Mało czasu, właśnie to chciałam powiedzieć. Która z pań nie rozumie, na czym polega spalony? Ktoś nie rozumie, która? O, pani nie rozumie. Lopez, jako że kochasz piłkę nożną, proszę wytłumacz tak, żeby pani Agnieszka... przy okazji współorganizatorka tego festiwalu zrozumiała. Możesz nas użyć, mnie i Kamola. Wytłumacz. Nie, to się nie... Znaczy, ale no Agnieszka, da się. Agnieszka, ja wiem, że ty wiesz. Wiem, że ty wiesz, specjalnie to zrobiłaś, dlatego będzie łatwiej. Nie, dawaj. Drogie panie, spalony jest wtedy, jeżeli w momencie podania napastnik drużyny atakującej znajduje się bliżej bramki niż co najmniej dwóch zawodników drużyny broniącej. Proste? Zrozumiałyście? Nie, no bez jaj. Zrozumiałyście? No, pokaż. I tyle. Jak? No jest napastnik. I co? Jesteś napastnik. Masz piłkę, tu jest bramka. I co? Dobra, to odchodź, ty będziesz bramkarzem. Ja jestem bramkarzem. Czekaj, zróbmy bokiem może, dobra? No. Tam jest bramka. O, i tutaj będzie, ty bronisz. Bronię. Chodź, Kamol, ty jesteś... Ja mogę być trenerem. Będziesz obrońcą, chodź. Będziesz obrońcą. Jesteś tutaj. No.
O, i to jest sytuacja, jest bramkarz obrońca, a ja jestem napastnikiem. Tam biegnie gościu z piłką i ma mi podać. Może ktoś chce się przebiec. I teraz, jeżeli... Sasza, moment... Sasza, o, chodź, 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 będziesz piłką. No. O. I Saszka teraz jest, gra ze mną i on mi poda. I teraz w momencie, kiedy on mi podaje, kiedy jego noga dotyka piłki, tak, uwaga, no. I teraz ja biegnę. Ja biegnę. Ja biegnę, on podaje. Prostopadłe, piękne podanie przeszywające linię obrony. No, i teraz, co? I teraz w momencie, czekaj, jeszcze nie. No, czekaj, a ja robię nieudany wślizg. No. Nie, dobra. Spokojnie, bo nie znajdziemy momentu. To VAR ma z tym problem, a co dopiero my. No. Więc teraz w momencie, kiedy dotkniesz nogą piłki, o, ja teraz nie mogę być za tym obrońcą, czyli musi być co najmniej dwóch zawodników tamtej drużyny przede mną. Jeżeli będę tutaj, za nim, czyli tylko bramkarz będzie przede mną w momencie podania, to jest spalony. Spalony. A jak no będę tu... teraz to zrozumiałyście, dziewczyny? Przepraszam. No. Przepraszam bardzo, do tej pory myślałem, że wiem, kiedy jest spalony, teraz się pogubiłem. No, także drogie panie. Także o. Także o. Dobrze. Ale to jest wiedza absolutnie niepotrzebna nikomu, facetom też bez sensu to wiedzieć. Po to są sędziowie, żeby mówili, jest spalony i trochę zaufania. No proszę cię, podchodzą i tam wiesz, na boku mają te monitorki i to sprawdzają i to kilkakrotnie, no co, trochę zaufania. No, bo na przykład mówią, że faul, no to co, też chcemy sprawdzać, czy jest faul, czy wiedzieć dokładnie, co... Nie, no ufamy sędziemu, zaufajmy sędziemu. Nie, strasznie chłopaki, strasznie udają, aktorzą, okropne to jest. Wystarczy, proszę pana... Okropne to kiedyś jest. Widziałem filmik, nie pamiętam, która reprezentacja, ale wystarczy jak na 3-4 właśnie biegli i przewracali się i oni to ćwiczą, to jest aktorstwo, drodzy państwo. To jest aktorstwo, wystarczy obejrzeć też, no uważam, że to jest piękna sztuka też, jeśli chodzi o sposób robienia dokumentu. Na tym dokumencie można się uczyć, jak robić świetne filmy dokumentalne. 4 odcinki o Beckhamie. Widzieliście? Nie, jeszcze nie. O jeszcze ludzie, nie. Proszę państwa, i tam jest też historia. Udawany faul, który no, złamał na długo życie przecież Beckhamowi. Naprawdę namieszał mu, nie chcę państwu spoilerować i zdradzać i odbierać przyjemności oglądania, wciągania się. No w każdym razie ja po pierwszym odcinku nie chciałam odejść od telewizora, chciałam jeszcze. Znakomity, naprawdę znakomity. I tam jest cała prawda o mężczyznach. Dobra, chłopaki, na koniec, no tak. To obejrzę. No. Chłopaki. Ile razy z trasy dzwonicie do swoich żon? Jakie macie rytuały? Dobra, ja powiem. Jako po mojej żonie, Lopez jest człowiekiem, z którym spędzam najwięcej czasu, dlatego że u nas są dwie frakcje, warszawska i zielonogórska, więc my z Lopezem jeździmy razem. U nas to wygląda w ten sposób, że wsiadamy do samochodu... A Aśka z Bajerem mieszka na tej samej ulicy nawet. No. Jedziemy z Lopezem i na przykład Lopez mówi, to co, dzwonimy do naszej Madzi? I o tym się jest rozmowa, a później dzwonimy do naszej Agi. Ale to już nawet jest tak, że na głośno mówiącym samochodzie tak, dzwonimy już. I normalnie obaj mówimy, cześć kochanie, tak. W ogóle wszystko, wszystko normalnie. Aga, jest... tak jest? Nie mogę. Jest duży współczynnik wspólnotowości w naszej ekipie. Ale znowu decydują noce, żeby było jasne. Tak, tak, noce to tak. To noce świadczą o tym, kto jest z kim. No dobrze, wy jesteście ze sobą na maksa związani. Na maksa. Co robicie, żeby to było higieniczne, to wasze życie? Bo naprawdę wam na sobie zależy, lubicie się, czasem macie różne poglądy na temat różnych spraw, ale ciągle jest ten szacun, troska, miłość i tak dalej. No żeby na przykład, bo dużo z sobą przebywamy czasu, to dla higieny na przykład razem jedziemy na obóz tenisowy. Który trwa teraz, bo to... Który teraz trwa. Ale znaczy bardzo mocno nas łączy cel.
bo dla nas kabaret jest naszym życiem, jesteśmy pasjonatami, jesteśmy wariatami pod tym względem. I to nas łączy i jakby mamy wspólne widzenie tego. System wartości, jeżeli chodzi o podchodzenie do sztuki, do tego, co robimy, o podejście do naszych widzów, których mamy i których bardzo, bardzo szanujemy i kochamy. I myślę, że takim też bardzo ważnym momentem był lockdown, bo w lockdownie, kiedy nagle wszystko stanęło, kiedy wszystko zostało nam zabrane, to właściwie tu Warszawa, tu Zielona Góra, ale my zaczęliśmy, żeby coś robić, potrzebowaliśmy tego, zaczęliśmy robić filmiki do naszego portalu VOD i to doświadczenie takiego, bo to był czas, kiedy tak naprawdę nikt z nas nie wiedział, co się wydarzy. No tak, bo lockdown, pandemia, nie wiedzieliśmy, czy to jest naprawdę coś tak bardzo poważnego. Nie wiedzieliśmy nawet, czy przeżyjemy to. A my w tym czasie, w tym trudnym czasie potrzebowaliśmy siebie nawzajem. Razem zaczęliśmy coś robić i to był taki moment, myślę, który nas jeszcze bardziej scalił i tak skonsolidował. Tak, a tak naprawdę jesteśmy już ze sobą tyle lat, bo 22 lata w tym roku miną, tak? I że naprawdę nawet jeżeli jest jakaś sytuacja taka, no powiedziałbym konfliktowa, choć to za duże słowo, bo wiadomo, że są takie sytuacje, no życie, to mamy głęboko zakorzenioną już właściwie wiedzę, że mamy do czynienia z człowiekiem, który jest po naszej stronie, że gramy do jednej bramki, że wiemy o sobie tyle, że jesteśmy dobrzy dla siebie, że nie zrobimy, nie ma wśród nas żadnego jakiegoś tam takiego tak. Łotra, łajdaka, który by robił drugiemu pod górę. Jak Andrzej. Po 22 latach, to już naprawdę to wiemy i nawet jeżeli coś w czymś się nie zgadzamy, to ta świadomość mocno zakorzeniona powoduje, że to trwa chwilę i jesteśmy znowu razem. Poza tym, drodzy Państwo, gdyby tak ktoś nas nagrał w ogóle nasze rozmowy, jak my z sobą rozmawiamy w naszych garderobach, my wobec siebie jesteśmy tak kąśliwi, my tak żartujemy z siebie nawzajem, ale to wszystko jest podparte wzajemną życzliwością, że nikt nikogo nie jest w stanie zranić i wszyscy się z tego śmiejemy. Natomiast ociekamy sarkazmem, to jest po prostu coś niesamowitego. Potem przyjeżdżam do domu, też coś zażartuję i nagle, że źle. Słuchajcie, a jeszcze mnie bardzo interesuje, bo tak jest, jeśli chodzi o transport, jest frakcja zielonogórska, frakcja warszawska. Bajer z Aśką wsiadają w Warszawie, jadą na koncert, na spektakl do danego miejsca. Wy z Zielonej Góry. Jak się jeszcze, na jakie frakcje się dzielicie, jeśli chodzi o, nie wiem, upodobania kulinarne, czy właśnie jest frakcja ta, co bardziej fałszuje? Czy na przykład frakcja fałszująca to jest Bajer i Kamol, a Lopez i Jaśka to jest ta frakcja muzyczna? Czy dzielicie się też jakoś jeszcze inaczej? Nie, może trochę tenisowa frakcja, bo chociaż wszyscy właściwie grali. Aśka grała w tenisa i też do niego wraca, ale przez długi czas tylko my z Lopezem tak naprawdę wozieliśmy z sobą torby i grywaliśmy. Ale to ja wiem, czy to nazwać frakcją, nie. No nie, bo takie, są różne takie, wiecie, podziały. Bajer stanowi jednoosobową frakcję bankietową i zawsze nas zgodnie reprezentuje. Nie, to jest nasz komandos towarzyski. Gdzieś po koncercie ktoś nas zaprasza, jesteśmy spokojni, wiemy, że idzie Bajer i będzie dobrze. Zamknięta impreza, on się bawi, bo on od razu bardzo szybko poznaje tych, to jest w ogóle niewiarygodne, jak on szybko potrafi się zinkulturować i nagle w ogóle chwila minęła, a Bajer już tańczy w kółeczku z paniami na przykład, nie? To jest niesamowite i on jest takim naszym komandosem towarzyskim. Słuchajcie, jeszcze są jakieś frakcje, czy nie? Nie. No dobra. Kulinarnie to... Kobieta i mężczyźni. Kto jest większym śpiochem, czy są frakcje? Frakcja spóźnialska? Ej, no ludzie, no przecież mnóstwo... Dobra, jest spóźnialska, to jest frakcja warszawska. Nie, ale to też w granicach rozsądku. Generalnie bardzo tego nie bronimy zawsze. Nie broni ich tu nie ma. Ale co jest najciekawsze, najczęściej jest tak, że kiedy mamy spektakl w Warszawie, gdzieś gramy, to my, frakcja zielonogórska, jesteśmy punktualnie. Najczęściej tak minuta, dwie, trzy, plus, minus. Natomiast Warszawa jest opóźniona, bo korki.
Ale to zawsze kto ma bliżej, ten później wyjeżdża i później przyjeżdża. No tak, dokładnie to na tym polega. Zawiadomca. Panowie, jako że no, trudno z wami nie gadać o piosenkach, o muzyce, bo wy kochacie śpiewać, no macie tutaj wytrawnego kompozytora Lopeza, Łukasza. Powiedzcie, bo każdy z nas ma taką piosenkę, która jest jego piosenką. Wiecie, no po prostu każdy ma swoją piosenkę, prawda, że każdy ma swoją piosenkę? Czy to jest piosenka z, nie wiem, z czasu pierwszego zakochania, czy co? Czy moglibyście zdradzić tutaj ludzkości, kobietom, jaką macie ukochaną piosenkę? Czy to smutna pieśń, czy to wesoła pieśń? Jeżeli o mnie chodzi, to ja nie mam takiej jedynej ulubionej, mam kilka, które uwielbiam. Jest na przykład piosenka, która według mnie nigdy, ale to nigdy się nie zestarzeje. Za każdym razem, kiedy jej słucham, za każdym razem mam wielką przyjemność. To jest Hotel California, The Eagles. Jest to, uważam, uwielbiam całą twórczość Sade na przykład. I to tak samo, to jest twórczość, która się nigdy nie zestarzeje. Mam też kilka takich piosenek, które robiliśmy kiedyś takie koncerty pod tytułem Piosenka Życia. I wybrałem bo każdy mógł taką piosenkę życia zaśpiewać. Niestety ja zawsze dokonywałem złych wyborów i rzucałem się na coś, co było absolutnie poza moim zasięgiem. Nie. I może spuśćmy zasłonę milczenia już na ten temat, no, w moim przypadku. Bardzo fajnie wyszło. Tak, zwłaszcza rock and roll Led Zeppelinów. No strasznie trudny numer, ja się na to porwałem, ale no wiecie, drodzy Państwo, no, w człowieku jest takie chciejstwo, tak by się chciało. Bo to wiadomo, jak się słyszy, to człowiek sobie myśli, kurde, przecież, no co, przecież ja też tak chyba mogę, a później się bardzo okazuje, że nie. Jeśli chodzi o piosenki, to mam jakieś tam takie związane z pewnymi jakimiś przeżyciami, na przykład tak jak filmem takim, który pamiętam, że na pierwszą randkę z żoną poszedłem do kina, to było Ogniem i Mieczem. Czyli mój Sokole! Co poradzę, akurat było w kino. Wasze życie w pigułce. Tak jest. Czyli mój Sokole Dumka? Nie. Piosenka może nie. Piosenka jest inna. Piosenka, którą, kozacy śpiewali taką piosenkę. Którą tak troszkę uważamy za naszą, to jest... Bo jesteś ty, Krawczyka. To jest piękne. Ona jest śliczna. To jakieś tam były pierwsze takie, wiecie, nie? Takie figofago tamtego. Takie spojrzenia nieśmiałe, nie? No, a ja w ogóle mam chyba coś w sobie z Krzysztofa Krawczyka, bo z kolei na karaoke zawsze parostatek wybieram, więc to takie, o. Taki to ze mnie koneser muzyki. Nie? To są dobre piosenki, żeby nie było. Ale słuchajcie, jeśli chodzi o Krzysia Krawczyka, to uwielbiam jego opowieści, bo Krzysiu miał taki epizod w swoim życiu, że był w Stanach i w tychże Stanach tam, wiecie, pracował na budowlance. I właściwie jego praca wyglądała tak, że on tam przychodził i śpiewał robotnikom. I oni nie wymagali, żeby on... Oni mówili, ty nic nie rób, ty tylko śpiewaj. Tak, ty tylko śpiewaj. Po prostu był przecudny, absolutnie przekochany, ciepły człowiek. Myślę, żeby się z tego cieszył. A Avista śpiewać umiecie, lubicie? Tak wymyślać na bieżąco. Przy goleniu na przykład, albo pod prysznicem. Dobra, robimy zadanie tak jak wczoraj, słuchajcie. Ja zacznę, a wy kończycie. Przepraszam, ja muszę to powiedzieć, bo jak ja sobie rano zawsze w domu, jak jestem w domu i sobie zacznę nucić, to słyszę za chwilę z kuchni, musisz? Magda okrutnico, ty. Ale nasze dzieci też było często, jak ja śpiewałem, tato, daj spokój. Fajny jest taki moment, że dzieci się trochę wstydzą tych starych. No tak, tak. Starzy wydają się tacy sobie sami, samym, sobie samym wydają się tacy wyluzowani, w ogóle hej, a tu jest właśnie tato. No, mhm. No dobrze, chciałam Państwu powiedzieć, że jak będą Państwo słuchać różnych piosenek polskich wykonawców, czy to artystów kabaretowych, to żeby Państwo poszukali głębiej, bo wielu z nim kolega Łukasz Piecz, zwany dalej Lopezem, komponuje, nie tylko do kabaretu Hrabi. I także, proszę Państwa, jakby Państwo przechodzili stragarzami koło galerii, to wiedzcie, że w tejże galerii wystawę swoją może mieć Darek Kamys,
który przepięknie maluje od lat już wielu. Także, żeby nie było, że oni tylko skupieni na jednej rzeczy, naprawdę wszechstronni faceci, kochający swoje żony, no spróbowaliby nie. No dobra, na pożegnanie, może coś na Andrzeja, kurczę. Chodzi o to, że ja wam podziękuję może, a wy dokończycie, możecie też podziękować i zaprosić państwa na Ostrą Jazdę, która się tu odbędzie, bo siedzimy w scenografii Ostrej Jazdy. To ja zacznę? Czekajcie. Dobra. Nie wiem, o co chodzi, ale czuję, no, że się domyślę. Czujesz, że się domyślisz? Dobra. Uwaga. Dobra, ja zaczynam. Lopezie, Kamysie, jak dobrze z wami gada mi się. O, Marzeno, a nam się dobrze gada z tobą, jeno. Jak dojdziesz do spektaklu? I podziękujesz też ludziom przy okazji. Czas wpuścić tu gwiazdę, czas na ostrą jazdę. Jest! Łukasz Piecz, Darek Kamys, połowa kabaretu Hrabi, faceci do kochania, do lubienia, do autografów, do zdjęć, na ściance i tym podobne. Dziękujemy państwu. A jeszcze jedna rzecz, jeśli dorwiecie książkę Hrabi, duszkiem, tak? Tak. Taka cudowna turkusowa okładka, kupcie. Tam jest dużo fajnych rzeczy o nich. Kupujcie, my jej tu chyba nie mamy niestety. Nie zadbaliśmy, zadbamy następnego roku. Dziękujemy państwu. Bierzcie ich, po prostu bierzcie. Łukasz Piecz, Darek Kamys. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Było nam niezwykle.